gościem Radia Zety jest dzisiaj nauczyciel Przemysław Staroń, nauczyciel roku 2018, nauczyciel etyki, filozofii, wiedzy o kulturze i historii w drugim LO imienia Bolesława Chrobrego w Sopocie. Dzień dobry, witam pana, bo widzę, że... A, piesek się znalazł. A co to? Co to za psina się w ogóle tutaj znalazła? Mówię, wyjaśniam tym, którzy nas nie widzą, tylko słyszą w radiu. To jest pies czy to jest suczka? To jest pies, to jest Sheldon w ogóle, Sheldon Cooper, jak z Big Bang Theory. I no wiadomo, Sheldon Cooper był noblistą i Sheldon, wychowujemy go na przyszłego noblistę, ma już taką matę specjalną z układem okresowym pierwiastków, no więc generalnie. Czyli już widać, że Przemysław Staroń po prostu lubi zwierzęta. Ho, 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 i to jak. Ho, 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 ho. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela, tak przy okazji. Dziękuję. W cieniu pandemii, niestety, a czy teraz już tak na poważnie, czy boi się pan chodzić do pracy? Tak. A pana koledzy, koleżanki w szkole? Rozmawiacie o tym w pokoju nauczycielskim? Znaczy, powiem szczerze, że tu nawet nie ma teraz za bardzo przestrzeni, żeby ze sobą rozmawiać jakoś tak z tego względu, że no, tak naprawdę my przechodzimy z sali do sali, bo tak to jest ogarnięte. I po prostu no, te przerwy są w ogóle tak naprawdę czasem na przejście, o tak bym to nazwał. Ja i tak mam bardzo duże szczęście, czy my wszyscy w zasadzie, bo no, faktem jest, że zarówno nasza szkoła, jak i w ogóle Sopot, no to są takie bardzo dojrzałe jakby społeczności z dojrzałymi władzami, w tym sensie, że od zawsze stawia się tutaj absolutnie pierwszorzędnie na bezpieczeństwo. Dlatego też no, bardzo szybko się okazało, że no, my jesteśmy zabezpieczeni na maksa, o tak bym powiedział. Prezydent Karnowski umożliwił nam korzystanie z budynku obok, więc to się jakby tak, no, że tak powiem, zwolniło trochę. Brakuje mi dobrego słowa, ale po prostu nie jesteśmy ściśnięci. Mnóstwo wszystkich środków dezynfekcyjnych, zasady, mierzenie temperatury i tak dalej, więc ja mówię, ja i tak... A z tej strony jesteście zabezpieczeni, można powiedzieć. Tak, czy jeśli jakiś nauczyciel, na przykład, no, wydaje się, że może być zakażony, to może liczyć na test? Czy musi sam sobie ten test wykonać? Wie pani co, powiem szczerze, że mi jest właśnie trudno to powiedzieć, z tego względu, że jakby no do tej pory nie mieliśmy takiej sytuacji. W pana szkole, w drugim LO. Tak, tak, natomiast no jakby ja powiem szczerze, że wiadomo, że rządowo, że tak powiem, no nie da się, nie mamy opcji, żeby liczyć na cokolwiek. Natomiast faktem jest, że mówię, w takich różnych trudnych sytuacjach, no miasto naprawdę tutaj mega po prostu pomaga, nie? Ale no mówię, póki co nie mam jeszcze pojęcia i mam nadzieję, że paradoksalnie nie będę się musiał o tym przekonać. No ostatnio słyszeliśmy o tym, że dwoje nauczycieli zmarło. Nauczycielka i nauczyciel, 31-letni z Zawiercia zresztą, też zmarł uczeń Zespołu Szkół Specjalnych w Bydgoszczy, a minister w kancelarii premiera, Łukasz Schreiber, w ten sposób odniósł się do tej sytuacji. Zacytuję pana ministra z jednego z wywiadów. Łącząc się w bólu z rodzinami ofiar, oczywiście jest to ogromna tragedia. Pamiętajmy też, że pedagodzy giną na przykład w wypadkach samochodowych. Niefortunna wypowiedź bardzo. Może tego nie będę komentował. Znaczy ja to wczoraj no, widziałem oczywiście, ale nie wiem, ja mam takie poczucie, że wszystkie, jakby można tutaj wytoczyć, że tak powiem, naprawdę różne działa w tym sensie, że zarzucić naszemu rządowi bardzo wiele, ale ja po ludzku, ja po prostu po ludzku nie mogę tego, mimo że rozumiem przyczyny, bo czytałem jakby, no, dlaczego różne sytuacje się dzieją dramatyczne na poziomie rządowym, czy to u Ortegi i Gasseta, czy Hanny Arendt, ale nie mogę po ludzku się pogodzić z tym, że można być tak bezdusznym. Naprawdę, to jest, wie pani, to jest po prostu, tu w środku jest takie, jak to? I jakby, no powiedzieć komuś, bo to jest ważne, właśnie, bo to jest bardzo ważne, że jakby racjonalnie my możemy stwierdzić, że no nie wiem, ludzie umierają na różne sposoby, ale jeżeli na przykład, no załóżmy, idziemy na pogrzeb człowieka, który zginął w wypadku, który spowodował, no to nie mówimy rodzinie na przykład, bardzo mi przykro, ale no wiesz, no sam jakby na to zapracował, nie? Ludzie kochani, po prostu to są jakieś podstawowe ludzkie odruchy. No. A czy szkoły powinny być zamknięte pana zdaniem? Czy nauka powinna być zdalna? Absolutnie tak. Absolutnie, ale przecież mówił pan jeszcze wiosną w lockdownie, że Polska jest nieprzygotowana na naukę zdalną, że to jest tylko ze szkodą dla ucznia.
Oczywiście, że jest nieprzygotowana. Natomiast kiedy mamy na szali zdrowie i życie i po prostu bardzo kiepski stan kształcenia, no to ja nie mam wątpliwości, co jest ważniejsze. Poza tym prawda jest taka, że ten kiepski jakby stan kształcenia, tak to nazwijmy, jest od dawna, tak? Jakby ta edukacja zdalna, no po prostu jest taką, nazwijmy to, wisienką na torcie. Natomiast faktem też jest, że w ciągu pół roku my się naprawdę bardzo dużo, my oddolnie się jakby nauczyliśmy ogarniać to wszystko. Dlatego też no jakby to trudno powiedzieć w tym momencie, że my na przykład teraz jakoś, nie wiem, nie jesteśmy na to przygotowani. Na poziomie systemowym, rządowym oczywiście, że nie. Jestem przekonany zresztą, że te wszystkie teksty, właśnie jak chociażby ten zacytowany przez panią, albo na przykład w ogóle jakieś takie fałszowanie rzeczywistości czy zaklinanie rzeczywistości, one są tak naprawdę próbą odwrócenia uwagi, jakby zrzucenia odpowiedzialności. Natomiast no mówię, no jakby dla mnie, jestem takim człowiekiem, staram się zresztą wzbudzać w ludziach takie przekonanie, że kiedy mamy do wyboru pomiędzy tym, tak jak mówił profesor Dumbledore, tym co słuszne, a tym co łatwe, to wybieramy to co słuszne. No oczywiście, no po prostu jakby to jesteśmy ludźmi, tak? I to jest jakby arcyludzkie. Tutaj żeby... zadołanie oczywiście do Harry'ego Pottera. Nie wszyscy może wiedzą. No, tak. Wolałam tylko wyjaśnić. Ja wiem, spoko. Ja po prostu zawsze mi się podoba, jak pierwszy raz na przykład wprowadzam w jakiejś rozmowie i widzę te uśmiechy generalnie i na przykład niektórzy mówią, że czekałem tylko, kiedy to się w końcu... Ja nie powiem, czy czekałam. Natomiast zacytuję jeszcze innego nauczyciela i publicystę na portalu polityka.pl. Znalazłam taki cytat, a właściwie felieton i cytat z tego felietonu. Uczymy stacjonarnie tylko temu, że jest dzięki temu, że jest bajzel, a ludzie postępują po polsku, kombinują, szokują. Oby tak. Tylko nikt przez ten, tutaj cytuję, burdel nie umarł, a nie będziemy mieli sobie nic do zarzucenia. Więc mocno to brzmi. Zmierzamy do końca części radiowej, ale jeszcze chciałabym zadać jedno pytanie. Czy nauczyciele zostali wymazani z horyzontu rządzących podczas tej pandemii? Oni zostali wymazani dużo wcześniej. My zostaliśmy wymazani dużo wcześniej. I powiem szczerze, że to oczywiście nie dotyczy tylko nauczycieli. To dotyczy wielu grup społecznych, które po prostu jakby stały się niewygodne dla naszych rządzących. W tym sensie, że proszę zwrócić uwagę na to, jak na przykład rząd reaguje w momencie, kiedy pojawiają się na przykład, nie wiem, strajki policjantów, tak? Pieniądze się znajdują. Tak, no ja to zawsze mówię, że to jest w ogóle idealna opcja, no bo tak, kiedy na przykład policjant mówi, nie będę wystawiał mandatów, no to społeczeństwo się cieszy, natomiast dostaje po 4 literach rząd. Trzeba zrobić tutaj szybko. Poza tym, no pamiętajmy o takich podstawowych rzeczach. Policjanci mają broń, tak samo jak górnicy, tak samo jak rolnicy. Oni też mają jakby inną mentalność. A wy nauczyciele nie macie takich narzędzi, a zresztą kiedy strajkowaliście, no to też można powiedzieć, że spadły na was gromy. Tutaj muszę postawić pauzę. Teraz już jesteśmy na Facebooku i na Radio ZPL. Nasz gość z nami zostaje, Beata Lubecka, zapraszam. I jeszcze raz dzień dobry powiem. O, widzę, że dostał pan SMS-a. Właściwie bardziej usłyszałam niż zauważyłam, niż usłyszałam, niż tak, zobaczyłam. Tak. Przemysław Staroń, nauczyciel roku 2018 z 2 LO Bolesława Chrobrego w Sopocie jest z nami. Jeszcze zapytam o to, co się dzieje w pandemii, bo niech w szkole będzie tak jak na weselu, w kinie, w restauracji, w żółtej strefie. Jest to dla nas ważne. To z kolei jest cytat z petycji nauczycieli, którzy domagają się, żeby po prostu zostały w szkole wszystkie obostrzenia zarządzone, takie, które obowiązują w strefach żółtych. Czy to by wystarczyło? Bo nie wiem, raczej jest mało prawdopodobne, żeby nauka zdalna została wprowadzona tak odgórnie, a priori w całym kraju. No jeśli się słucha wypowiedzi chociażby odchodzącego ministra Dariusza Piątkowskiego. No, on mówi, że nie ma takiej potrzeby, bo chociażby dlatego, że w szkołach nie ma zbyt wielu ognisk. To jest zakażeń. To jest zjawisko marginalne. No i poza tym system się sprawdza. Więc może chociaż, widzę, że pokazuje pan dwa kciuki. Przykleję sobie uśmiech w ogóle i jest super. No więc czy system się sprawdza? Może zapytam na początek. Myślę, że gdyby się sprawdzał, to nie byłoby mnie tutaj, tak szczerze mówiąc. Ja powiem krótko, że to mi przypomina scenę z serialu Czarnobyl,
jak ekspertka od fizyki jądrowej poszła do kierownika, który po prostu no, decydował o różnych działaniach z tym związanych, komunikowaniu tego opinii publicznej. I ona w pewnym momencie powiedziała mu coś takiego: proszę pana, ja jestem ekspertem. Ekspertem w materii fizyki jądrowej, tego jak to tam oddziałuje i tak dalej. Pan, proszę mi wybaczyć, zanim został pan kierownikiem, no był pan, i tutaj nie pamiętam, szepcem, nie? A on mówi, no tak, ale teraz jestem kierownikiem. I to jest właśnie coś, co ja bardzo mocno tutaj dostrzegam, że ludzie, którzy kompletnie się nie znają w ogóle ani na edukacji, ani na zarządzaniu kryzysowym, ani na biologii, wirusologii i tak dalej, podejmują decyzje, które, tak jak często mówię, mam wrażenie, że one są losowane w paczce po chipsach, nie? A dobra, no to teraz tak. I to jest przerażające. Szkoły, proszę pamiętać o tym, że z dwóch powodów w zasadzie nie powinno być tak naprawdę większej dyskusji, czy szkoły zamknąć. Po pierwsze dlatego, że na poziomie czystego, zdrowego rozsądku szkoła to jest jedna wielka impreza masowa i to nie jest taka impreza, gdzie uczestniczą osoby dorosłe, które, no wiadomo, że są różne osoby dorosłe, ale mimo wszystko człowiek dorosły jest z wielu powodów łatwiej, nazwijmy to, nim zarządzić, bo na przykład, nie wiem, 8-letnie dziecko no nie jest jakby tutaj osobą, której my możemy na poziomie takim bardzo dojrzałym wytłumaczyć, przekazać, że po prostu trzeba tutaj, nie wiem, siłą rzeczy dbać o tę higienę i tak dalej. Znaczy, część dzieci oczywiście to przyjmie bez problemu, tylko że no, część nie, a nauczyciel nie ma możliwości dopilnowania wszystkich. Więc no, nawet dorośli mają problemy, żeby nosić maseczki. Dokładnie o to chodzi. I dlatego to jest jakby, to jest jakby takie próba, tak, czasami mam takie wrażenie, że to jest taka próba, jak się rozerwie poduszkę z pierzem na wiatr i to jest próba wyłapania wszystkich tych kawałków. Sorry, to jest po prostu nierealne. I to jest jakby pierwszy poziom. A drugi poziom to jest poziom, który no, powinniśmy uwzględniać, zwłaszcza jak jesteśmy rządzącymi i decydujemy o zdrowiu życiu obywateli. To jest poziom precedensów. Korzystania z doświadczenia zarówno tego, co było wcześniej, jak i tego, co jest po prostu w innych miejscach. W książce Prawa epidemii, ja się naprawdę mega jaram tą książką, to jest książka wydana przez wydawnictwo Mamania, i autor jakby pokazuje nam epidemię wirusów jako tylko przykład rozprzestrzeniania się różnych zjawisk na świecie. Co ciekawe, bardzo podobne mechanizmy tutaj mamy. I on wskazuje takie różne ciekawe elementy, które często możemy przeoczyć. I on pokazuje taki wykres w 2009 bodajże roku, co się stało, jak była pandemia grypy w Wielkiej Brytanii. Jaka była dynamika? No i tam jest ewidentnie pokazane otwarcie szkół. Bum! Nie? Więc jakby my mamy dowody naukowe tak naprawdę, że otwarcie szkół no niestety jest bardzo duży. Przyczynia się do transmisji wirusa. Ale jednocześnie jakby to, ja to cały czas podkreślam, jakby, bo ja widzę ten świat jakby naraz. To znaczy ja widzę to, ale jednocześnie widzę dramat rodziców, którzy nie wiedzą, co zrobić z małymi dziećmi. Natomiast ja chcę podkreślić jasno, że dla człowieka myślącego, przygotowanego do zarządzania kryzysowego, nie ma tak naprawdę, jakby to powiedzieć, rzeczy niemożliwej. To znaczy on wie, że każdy problem ma rozwiązanie, tylko go trzeba poszukać. Trzeba się wysilić, trzeba znaleźć złoty środek. I to naprawdę można zrobić. Można zrobić chociażby w ten sposób, żeby jakby na przykład załóżmy oddzielić osoby, które się uczą w szkole średniej czy w późnych klasach podstawówki i powiedzieć, te osoby mogą się uczyć zdalnie. Natomiast dzieci młodsze dzięki temu mogą zostać na przykład rozlokowane także po szkołach, po budynkach szkół średnich, tak? Czyli postuluje pan, że te najmłodsze dzieci mogły przechodzić do szkoły, tylko po prostu musiałyby być rozlokowane, tak żeby w klasach było mniej dzieci po prostu. Natomiast starsza młodzież, nazwijmy to ostatnie klasy, podstawówki, liceum, no to tu już powinno odbywać się nauczanie zdalnie. Rozmawiałam z jednym z lekarzy i też uważa, że to byłoby najlepsze rozwiązanie. Tak, ale ja to też podkreślam, że to jest przykład tylko, tak? To jest jakby propozycja, bo prawda jest taka, że tutaj możliwości naprawdę, jak się na to popatrzy, no jest dosyć wiele. Na przykład rząd, nie czarujmy się. Dlaczego nie chce tak naprawdę tej edukacji zdalnej? By tak się przyjrzeć naprawdę, co jest pod spodem. Jestem przekonany, że to chodzi o to, że jakby tam, jakby no, oni bardzo pilnują transferów pieniędzy. To znaczy na to, co jest im potrzebne, oni natychmiast dokonują, jakby no, tak to idzie. Czyli na przykład, nie wiem, wiemy media publiczne, ile dostały, wiemy, ile zostało. Tak, no i to rzekomo rocznie w ogóle tylko, tak? Przez najbliższe 5 lat. No, więc po prostu wiemy, ile zostało zmarnowane na te absurdalne pseudowybory, na druk kart i to można tak wymieniać. Co to oznacza? Oznacza to, że
Tak naprawdę rząd robi wszystko, żeby nie przyznać pieniędzy, tak jak na przykład nie chciał nam, nauczycielom, przyznać no po prostu podwyżek, wiadomo, to tak samo tutaj jestem przekonany, on po prostu nie chce przyznać odpowiednich zasiłków opiekuńczych rodzicom, bo to się do tego sprowadza. Czyli chodzi o oszczędności. Może już po prostu też budżet tego nie wytrzyma na dobrą sprawę, bo i tak jest ogromna dziura budżetowa. No i właśnie, i wie pani, i to mnie przeraża, że właśnie to jest takie, to jest trochę coś takiego, ja się czuję, jak na przykład właśnie na jakiejś imprezie, weselu, jak już wspomnieliśmy o tym, gdzie jest człowiek, który jest absolutnie nietrzeźwy i po prostu on, nie wiem, próbuje zarządzić wszystkim. No ja się czuję bardzo wtedy niebezpiecznie. Rozstawia wszystkich po kątach wtedy. Tak, tak, ale jest nietrzeźwy. Ja zawsze zresztą, i zresztą każdy z nas, no to jest jeden z kryteriów patologii, nieprzewidywalność i brak kontroli. Utrata kontroli, kiedy człowiek, który jest, nazwijmy to, na górze, traci kontrolę, nie wie, co robić i tak dalej. Ja mam cały czas takie wrażenie, że tak jest. My jesteśmy rządzeni po prostu przypadkowo. I powiem szczerze, że, no mówię, mądry rządzący w życiu nie dopuściłby takiej sytuacji, tak? Że na przykład właśnie daje mediom de facto służącym promocji tegoż rządzącego mnóstwo hajsu, a nie daje, nie wiem, nauczycielom czy rodzicom, czy na medycynę i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też to jest, jestem przekonany, to jest główna przyczyna. Bo tak, w przeciwnym razie szkoły by zostały zamknięte, albo zostały wprowadzone rozwiązania, które są w innych krajach, banki szkolne i tak dalej. Uczniowie też się dopominają o to, żeby szkoły pozamykać, żeby nauka odbywała się zdalnie. To znaczy uczniowie, no to znowu jest coś takiego, że uczniowie jakby mają do tego podejście takie no, niejednoznaczne, to znaczy z jednej strony na początku, może tak, na końcu wakacji była bardzo duża chęć powrotu, wiadomo. W ciągu września no, zaczęliśmy widzieć, jak to wygląda. Uczniowie moi na przykład, oni innokrotnie mówią, wie pan co, z tym jest tyle zamieszania, my tracimy tyle czasu, już nie mówię nawet, że na dojazdy, bo to jest swoją drogą, ale te wszystkie dezynfekcje, to tamto, że po prostu prawda jest taka, że teraz to siedzenie w domu z laptopem wydaje się dużo prostsze. Kiedy i bardziej komfortowe. Dokładnie tak. Bo nie ma też lęku. Lęku o zdrowie, życie, czy to swoje, czy po prostu najbliższych. I rzeczywiście jakby coraz więcej uczniów, czego dowodem zresztą jest ta cudowna, wspaniała inicjatywa uczniów na zasadzie, żeby przejść, znaczy nie iść do szkoły, albo żeby przejść na czarno ubranym w poniedziałek. No bo oni mówią, halo, obudźmy się, pamiętajmy o priorytetach. Ja to cały czas powtarzam, że my możemy narzekać na różne rzeczy w życiu, ale po prostu w trudnych sytuacjach życia trzeba zadawać sobie pytania, co jest do licha najważniejsze. No wydaje mi się... Życie, bezpieczeństwo. Tak, życie, zdrowie, bezpieczeństwo, bo sorry, martwy nauczyciel to jest kiepski nauczyciel. Martwy uczeń to jest kiepski uczeń. No powiedzmy sobie to jasno. I jakby, kiedy mówimy o zagrożeniu życia i zdrowia, ale to nie tylko w kontekście pandemii, tak samo jak w kontekście na przykład tego chociażby szczucia na osoby LGBT, tak? Kiedy po prostu jakby niektórzy to w ogóle nie widzieli tego problemu, że jeżeli szczuje się na jakąś grupę, to w psychologii istnieje coś jak generalizacja bodźca. Czyli dla przeciętnego człowieka zaczyna się po prostu jakby taka automatyczna praca skojarzeniowa, tak? Czyli na zasadzie, a ten jest na kolorowo ubrany, więc jest LGBT, nie? Albo coś w tym rodzaju. I teraz osoba, która w ogóle nie jest osobą LGBT, może po prostu, że tak powiem, dostać, być zaszczuwana tylko dlatego, bo ktoś ją tak skojarzy, a z góry płynie legitymizacja takiego zachowania. Więc jakby ja to już wtedy, kiedy widziałem, tylko że no wiadomo, no to jest trochę, to nie jest takie bardzo wprost jak na przykład zakażenie, nie? Ale ja już wtedy mówiłem, ludzie, to jest naprawdę zagrożenie życia i zdrowia, tak? Ile na przykład, ja słyszałem mnóstwo historii, dzieci moich znajomych, nauczycieli, nauczycielek także, że idą sobie kolorowo ubrane po ulicy i zaczynają po prostu słyszeć jakieś agresywne hasła, tak? To jest ten problem. I teraz, dlatego jakby mnie w pewnym sensie też nie dziwi tak psychologicznie postawa rządu, no bo jeżeli wcześniej apelowaliśmy, mówiliśmy, halo, weźcie się obudźcie, tak? Bo to jest po prostu właśnie zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia, życia ludzi, no to jeżeli oni jakby w takiej sytuacji sobie pozwalali na to, żeby w ogóle tego, na to nie reagować, a wręcz przeciwnie, jeszcze no podkreślali coraz bardziej, że mają rację, no to w sumie dlaczego teraz mają jakoś się specjalnie przejmować? To jest straszne, to jest po ludzku, to jest po prostu niewyobrażalne dla mnie. A czy Przemysław Czarnek powinien zostać szefem resortu edukacji i jednocześnie nauki i szkolnictwa wyższego? No tak, oczywiście. Widzę, że entuzjastycznie podchodzi pan do tej kandydatury.
specjalną sową. W ogóle wysłałem list polecający. Przemysław Czarnek, oh yeah! To taka sowa jak trochę na podobieństwo tych sów z Harry'ego Pottera? Oczywiście. No ja takimi sowami wysyłam takie najważniejsze informacje. I wysłał pan do posła Czarnka taką sowę? Oczywiście. Powiedziałem, jest pan świetnym kandydatem. Dobra, tak pan sobie serio... teraz oczywiście dworuje. Tak, dworuje. Natomiast zupełnie serio powiem szczerze, że jedyna rzecz, która mi się podoba w Przemysławie Czarnku, to jego imię. I na tym się kończy. A imię dlaczego? Z powodów historycznych? Nie, bo Przemysław to jest fajne imię po prostu. Po prostu, Przemek. No, natomiast tak zupełnie serio... A czy w związku z tym, jak znamy wypowiedzi posła Czarnka, do tej pory jakoś specjalnie nie widzieliśmy, żeby się interesował resortem edukacji, w ogóle tą tematyką, ale może się mylimy, ale znamy jego wypowiedzi o jednak takich znamionach homofobicznych, to pan się nie obawia o siebie? Że mogą być spotkać pana jakieś nieprzyjemności w związku z tym, że pan no, nie ukrywał swojej orientacji? Znaczy, państwo, ja się generalnie o siebie jakoś nie obawiam tak bardzo mocno z różnych powodów. To znaczy, ja powiem szczerze, ja się obawiam bardzo, ale o tych wszystkich ludzi, którzy po pierwsze są młodzi i oni są przerażeni tym bardzo często, a także osoby dorosłe, od nauczycieli, dyrektorów, nauczycielki, piszących mi w zasadzie od momentu, kiedy jestem nauczycielem roku, dzielących się doświadczeniami, nauczycieli, no, osób, znaczy w sensie nauczycieli LGBT jest mnóstwo w Polsce. W ogóle nas jest jakieś, nie wiem, milion osób przynajmniej. Myślę, że tak serio to więcej, gdyby tak policzyć, ale na przykład... Ale nauczycieli jest około 700 tysięcy, tak w ogóle. Tak, no i teraz gdyby policzyć te statystyki oczywiście, jakby, no to ja myślę, że spokojnie jest tak, że gdzieś między, powiedzmy, nie wiem, 30 a 50 tysięcy nauczycieli to są osoby LGBT. I teraz jakby oni są przerażeni. I ja się wcale nie dziwię, no bo to jest po prostu, gdyby porównać na przykład, nie wiem, sobie plakaty, które się pojawiały w kontekście Żydów w latach 30. w Niemczech i porównać propagandę obecnej władzy, no przecież to jest w ogóle na maksa podobne. Przecież to jest w ogóle, to są po prostu te same mechanizmy, tak? I dlatego ci nauczyciele często się po prostu, jak inne osoby LGBT, one się po prostu boją. I ja osobiście podchodzę do tego inaczej. To znaczy, ja mam takie wrażenie, że wybór Czarnka jest... Właśnie to jest paradoksalnie pewien dobry objaw. Paradoksalnie. Bo wie pani, to jest tak, że kiedy w jakimś zjawisku, w jakimś procesie pojawia się coś, co się kojarzy już z takim dnem absolutnym, no to oznacza, że ten proces jest już naprawdę w fazie schyłkowej. I czasami trzeba sięgnąć dna, żeby się odbić. Czyli pan wróży schyłek, zmierzch rządów Prawa i Sprawiedliwości? Ależ ja nawet nie wróżę, ja wiem, że to nastąpi, tylko to jest jeszcze nie wiem, jakby ile czasu jeszcze potrzeba. Natomiast oni doskonale o tym wiedzą, bo to jest kwestia demografii. To jest, wie pani, to jest tak, że za 3 lata przybędzie 1 000 000 nowych wyborców. Część wyborców no, starszych siłą rzeczy odejdzie. Prawo i Sprawiedliwość doskonale wie, jakie ma poparcie w różnych grupach wiekowych i to jest absolutnie dla nich na niekorzyść. W związku z tym, wie pani, to jest na takiej zasadzie, że nasz czas się kończy, nie mamy nic do stracenia, po nas choćby potop, róbmy co możemy, plus to jest, wie pani, to jest takie dość naturalne, jakby biorąc pod uwagę jakby w ogóle niemoralność tych rządzących, którą widzimy w różnych obszarach, no to to jest też takie, no to jest też takie po prostu pokazanie, co nam zrobicie, nie? Macie tutaj kolesia, który w ogóle po prostu wypowiada się o... I w ogóle to nie tylko o osobach homoseksualnych, żeby to było jasne. On się wypowiada o wszystkich, no o kobietach, w ogóle coś tylko ślina na język przyniesie. I to jest w ogóle przerażające, bo w dojrzałych demokracjach, takich naprawdę dojrzałych, ja pamiętam taką sytuację jak na przykład Justin Trudeau, tam był taki moment, ten słynny, przystojny premier Kanady, ale przede wszystkim bardzo kompetentny, pojawiło się podejrzenie, że on mógł dokonać nacisku chyba na prokuratora generalnego. I teraz tak, oczywiście no, to się okazało, że to jest nieprawda, ale jak tylko się pojawiło to podejrzenie, to było od razu powiedziane, że jeżeli to się potwierdzi, to będzie musiał się podać do dymisji. Dokładnie. A u nas? I to jest takie, o kurczę, nie? Że to w ogóle można do takiej niemoralności to doprowadzić, a prawda jest taka, tak jak właśnie Hannah Arendt pisała, że jeżeli władza zaczyna sięgać po przemoc, to ona traci jakikolwiek mandat do tak naprawdę no, bycia władzą. Nie? I czego pan się spodziewa w związku z tym, jeśli Przemysław Czarnek ostatecznie zostanie szefem resortu edukacji i nauki? Mhm. Wiem co, to znaczy ja myślę, że zmieni się podstawa programowa? Ja nie wiem, znaczy być może. Znaczy, ja się naprawdę teraz spodziewam absolutnie wszystkiego, ale jednocześnie właśnie dzięki temu
Ja może powołam się na film Mary Poppins, bo tak jak mówiliśmy, ja napisałem książkę, która ma dzisiaj premierę. O to chciałam zapytać. Tak, ja to pewnie jeszcze powiem, natomiast chodzi mi tylko o to, że jakby, no ja się odwołuję często popkultury, a to, że się odwołuję popkultury i literatury, to dlatego tutaj mam taką książkę z Lego. Powiedzmy jeszcze raz tytuł, jaki jest tej książki. Tak. Szkoła bohaterek i bohaterów, czyli jak radzić sobie z życiem. I tu mam taką książkę z Lego i ta książka z Lego bardzo fajnie pokazuje, o, to jest domek czerwonego kapturka, że książka nam tworzy świat, tak? I my możemy korzystać z tego w sposób szczególny. Dlatego ja, to jest między innymi taka właśnie moja broń, takie antidotum. I teraz, jakby ja korzystając z popkultury, między innymi z filozofii, z psychologii, widzę bardzo ciekawe właśnie rozwiązania problemów. I teraz, w momencie, kiedy jest już tak źle, to przypomina mi się Mary Poppins i postać takiej pani na opak. I oni próbowali, ona wszystko była odwrócona do góry nogami, oni próbowali się z nią porozumieć, żeby ona przestała być na opak. I ona jakby tak dała im do zrozumienia, że może nie chodzi o to, żeby oni jakby robili wszystko, żeby ona przestała być na opak, tylko sami zaczęli być na opak. I wtedy wszystko się stało takie, że oni normalnie już się z nią porozumiewali, sami byli odwróceni do góry nogami. To jest wypisz, wymaluj to, co mówili stoicy starożytni. Usiłuj naginać raczej swoją wolę do biegu wydarzeń, a nie odwrotnie, i wtedy życie upłynie ci w pamiętności. Mówiąc krótko, zaakceptujmy, ja to tak jasno mówię, zaakceptujmy ten stan, że po prostu tak jest. W środku, tak jak wzywa nas do tego Albert Camus, absolutnie buntujmy się. Tak jak Syzyf, który pcha ten głaz. Jasno, nie zgadzamy się na to. Jak mówiła Ruth Bader Ginsburg, I dissent, ja się sprzeciwiam. Wyrażajmy to, pewnie. Ale jakby miejmy w środku świadomość, że po prostu, że to teraz tak jest. I teraz, co nam to da? To, że my nie będziemy tracić przede wszystkim naszej energii i zdrowia, które jest nam bardzo teraz potrzebne w momencie pandemii, na próbę zawrócenia kijem Wisły. Potraktujmy ten stan, że on teraz tak jest po prostu, i zastanawiajmy się, co możemy w tym zrobić. Tak jak mówi słynne powiedzenie, które bardzo lubię, to nie chodzi o to, żeby przeczekać burzę, tylko nauczyć się tańczyć w deszczu. I ja nie ukrywam, że właśnie w tym sensie to może być bardzo cenne, bo pamiętajmy o tym, że ja nie lubię uogólnień, ale rzeczywiście widać wśród Polaków i Polek często taki właśnie gen kreatywności w różnych sytuacjach, co zresztą potwierdzają badania, bo rzeczywiście kreatywność jest takim czymś, co się szczególnie uaktywnia w momencie ograniczeń. My w różnych sytuacjach tak sobie radziliśmy, zresztą dlatego w ogóle system edukacji jeszcze się trzyma, dzięki kreatywności nauczycieli, nauczycielek, dyrektorów, dyrektorek, samorządów, tak, bo oni próbują to jakoś łatać. I jakby podejdźmy do tego w ten sposób, czyli na zasadzie, okej, jest sobie ten minister, który jest absolutnym zaprzeczeniem edukacji. Oczywiście róbmy, wiadomo, ja cały czas mówię, sprzeciw jak najbardziej, ale zastanawiajmy się nad tym, jak wykorzystać to na, że tak powiem, naszą korzyść. Co robić siłą rzeczy w tym stanie, żebyśmy no, zrobili trochę tak, jak Szymborska pisała, głos w sprawie pornografii. Żebyśmy zapładniali umysł. Ja powiem szczerze, że właśnie między innymi dlatego ja napisałem książkę, bo ja bardzo mocno rachowałem w ciągu ostatnich lat, co ja mogę realnie zrobić. Bo sam to, że my się buntujemy przeciwko rzeczywistości, to jest bardzo ważne, ale zawsze trzeba zadać sobie pytanie, na ile to jest skuteczne. Bo jeszcze warto powiedzieć, jak pan anonsuje tę książkę, bo jest tam również wstęp, w którym pan pisze, dlaczego pan tę książkę w ogóle napisał. Napisze pan, że nie liczy na sukces absolutnie, bo nie o sukces tutaj chodzi, bo gdyby ktoś liczył tylko na sukces, to nie podejmowałby w ogóle żadnych działań. Ja nie mówię, że sukces jest nieważny, tylko że to jest wtórny, on jest wtórny. Że to nie jest główny cel, który panu przyświeca. Natomiast chodzi o to, że chce pan pokazać młodym ludziom latarnie, które oświetlają wszystkich ludzi, jak to pan napisał, latarnie ponadczasowe, uniwersalne, latarnie wielkich, wybitnych narracji. Odwołuje się pan do różnych postaci literackich i postaci z popkultury. Tak. Tak, ale ja tutaj jeszcze tą drugą taką wielką latarnią jest dla mnie nauka. Jakby ja jakby operuję zarówno no właśnie treściami kulturowymi, ale także nauką. To jest bardzo ważne i jakby wspólnie to tworzy niesamowity eliksir, takie antidotum właśnie, tak? Bo ja zawsze... Ale pan chce kontestować szkołę? Bo tam w tym wstępie tam też pan tak pisze, że system nie pomaga w rozwoju. Ja tam wprost piszę, że on jest bezsensowny. O właśnie. No, błagam. Ja to w książce szczegółowo piszę w ogóle, dlaczego tak uważam. Ja to może jakby odwołam się do bardzo prostej rzeczy, że tak powiem. Szymborska w Odczycie Noblowskim powiedziała takie bardzo ważne zdanie. Nasz pobyt na tym świecie jest bardzo krótki.
tak naprawdę ograniczony dwiema stanowczymi datami. Szkoła wydarza się w życiu, trwa kilkanaście lat, ale przed szkołą żyjemy, w trakcie szkoły żyjemy, po szkole żyjemy. Oczywiście niektórzy niestety, niestety nie doświadczają tego życia po szkole, tak? Bo na przykład odchodzą wcześniej. Natomiast co jest ważne, gdyby reguły, które są obecne w systemie edukacji, obowiązywały w życiu, okej, ja bym mówił spoko, ale one kompletnie nie obowiązują. To jest sztuka dla sztuki. Czy w momencie, kiedy załóżmy, ja chcę, nie wiem, zdobyć jakąś pracę, idę na rozmowę kwalifikacyjną, czy ja zdobywam ją dzięki temu, że mnie ktoś odpytuje z jakiegoś materiału po prostu? No chyba nie, raczej się liczą jakieś takie kompetencje, no raz, że umiejętności, ale dwa też takie kompetencje intra i interpersonalne, których szkoła w żadnym wypadku tak realnie, system edukacji... A czy szkoła w ogóle uczy na przykład chociażby jak napisać CV? Nie. Chociaż teraz to chyba należałoby do CV takie bardziej multimedialne przygotować, żeby zaintrygować potencjalnego pracodawcę. Oczywiście, ale to oczywiście i to jest wiele różnych rzeczy. A na przykład powiem szczerze, że no, jak się bada, bo to jest w ogóle chyba najważniejsza rzecz, którą warto mieć świadomości, jak psychologowie prowadzą badania nad osobami w stanie terminalnym, osobami, które odchodzą z tego świata. I te osoby powinny być dla nas najważniejszym światłem oświecającym nasze wybory życiowe. Bo one mówią wprost, że one nie żałują tego, że nie miały większego domu. Albo że nie zrobiły kariery. Dokładnie. One, jeżeli żałują, to żałują tego, że nie żyły życiem autentycznym, że żyły tak naprawdę czyimś życiem, że żyły tak, żeby spełniać czyjeś oczekiwania, że nie oddały się miłością, przyjaźnią i tak dalej. Czyli mówiąc krótko, te osoby jakby dają nam jasną informację, co jest w życiu najważniejsze. Często przebija z tych świadectw również to, że taki żal, że więcej nie inwestowały te osoby czasu właśnie w relacje z innymi ludźmi. Z rodziną, z najbliższymi, z przyjaciółmi. Tak, a ja nie dowidzę, tak. Więc musi mi pan pokazać, co to jest. Kubek, a małe książę. Tak, czyli tak. Całą Exupery. No właśnie. I tam jest chyba, myślę, że ta książka bardzo jasno mówi, że dobrze widzi się tylko sercem. Pokazuje, co jest najważniejsze tak naprawdę. I najważniejsze jest niewidoczne dla oka. Dokładnie tak. I prawda jest taka, że jeżeli przyjrzymy się właśnie temu, co decyduje o jakości życia człowieka, co decyduje o jego poczuciu szczęścia i poczuciu sensu, to naprawdę nie ma nic wspólnego z tym, czego my się dowiadujemy w szkole. Żeby było jasne, ja kocham wiedzę. Tutaj na przykład mam książkę, która wczoraj przyszła z Amazona, o ewolucji. W ogóle tak cudownie jest opisany proces ewolucji. No po prostu zakochałem się. Ja kocham wiedzę, ja kocham fizykę kwantową, kocham biologię, kocham matematykę. I o tym też będzie na najbliższych zajęciach. Tak, ale co ważne, ja po prostu mówię, tylko pamiętajmy o kolejności. No jeżeli musi mieć prawo jazdy, żeby poruszać się po drogach, tak, musimy zdać egzamin, no to jeżeli chcemy się poruszać po drogach życia, no to chyba wypadałoby, żeby szkoła uczyła nas instrukcji obsługi najważniejszego pojazdu, jakim jesteśmy my sami, a tego ja nie robimy. Czy na pana zajęciach można też zadawać pytanie? Można z panem polemizować, dyskutować? Można? Nie, no w życiu. Nie, no to jest jakby... Nie, bo rozumiem, no jest pan również takim trochę showmanem, można powiedzieć, więc też potrafi pan przykuwać uwagę i ma pan sporo do powiedzenia. To jest I szerokie zainteresowania. Muszę jeszcze zadać się i chcę zadać jeszcze pytania w imieniu słuchaczy. Niepoprawny optymista pyta, czy wierzy pan, że Komitet Szymona Hołowni zebrał ponad 7 milionów złotych na kampanię prezydencką z datków wyłącznie zwykłych sympatyków? No, ja zrobiłem parę przelewów. Jestem zwykłym sympatykiem. Może niektórzy pytą, że niezwykłym, jestem ekspertem od edukacji. Ale te przelewy również mają określoną wysokość. Są jakoś tam uwarunkowane prawem, prawda? Obwarowane prawem. No ja piszę w swojej książce, przypominam Patrycję Krzymińską, która zebrała 16 milionów złotych do puszki Adamowicza dość szybko, więc jestem jakoś... Więc panu się wydaje to prawdopodobne, że to nie jest jakieś tajne przez poufne i że jakaś teoria spiskowa wokół tego mogłaby się zrodzić. Znaczy ja jakby się uśmiecham, bo ja czytałem o tym, w sensie, bo teraz prawda jest taka, że z różnych powodów, i to trwa od kilku miesięcy, teraz może jest ciut mniej takie jakby, przepraszam, intensywne, bo już jest po kampanii prezydenckiej, ale skala hejtu, agresji w stronę Szymona, w stronę mnie samego podczas kampanii prezydenckiej osiągnęła naprawdę zenit. Ja nigdy nie oświadczyłem takiego hejtu. I powiem szczerze, ale że... Ale dotykało to pana? Czy radzi pan sobie z tym? Czy próbuje pan po prostu tego nie zauważać? Jak to mówi się po angielsku, what about both?
Oczywiście, że dotykało i oczywiście, że sobie próbowałem i radziłem sobie z tym bardzo skutecznie. Między innymi chodzę na terapię, więc przepracowywałem te emocje, mam dużą wiedzę i tak dalej. Ale to po ludzku bardzo dotyka. Natomiast granie, no, kluczowe jest to po prostu, że jakby to właśnie, te informacje o tym, no dla mnie się, no mówię, było taką kolejną, aha, no dobra, dowalmy Szymonowi. Ja powiem szczerze, że Szymon jest osobą, w ogóle to tak abstrahując od wszystkiego, to jest człowiek, pomijając to, że on jest w ogóle mądry i w ogóle kumaty, on jest po prostu dobry. Ja wiem, że dla wielu ludzi to jest w ogóle niepojęte, natomiast on jest po prostu dobry. I ja nie ukrywam, że między innymi dlatego ja się zdecydowałem z nim współpracować. A zapisze się pan do partii? Tego nie wiem, ja w ogóle na razie nie myślę o takich rzeczach. Ja po prostu na razie pracuję, żeby jakby trzymać za ręce drżących ludzi w czasie szaleństwa pandemicznego. Ja przy Szymonie stoję, jestem na pokładzie w Instytucie Strategii w Polsce 2050 bez dwóch zdań. Natomiast po prostu ja nie mam na czyli razie... nadal pan współpracuje z Szymonem Hołownią i z ludźmi, którzy są blisko niego. To jest jeszcze jedno pytanie. Czy słyszy pan świst ulatującego powietrza z balonika o nazwie Szymon Hołownia, polityk? Więc tu jest niewiara w to powodzenie. Słyszę dużo świstów. Może powinienem udać się do psychiatry w ogóle, bo tak jest ich podejrzanie dużo. Tak zupełnie serio, ja chcę powiedzieć, żeby to wybrzmiało jasno. Ja czytałem te komentarze na Twitterze. Ja doskonale wiem, jaki to jest charakter. To są komentarze, no właśnie te takie wbijmy szpilę. Jedyne, co mogę na to odpowiedzieć, to w 15 rozdziale mojej książki, zachęcam do przeczytania, mówię o krytyce, o wyśmiewaniu. Mistrz promocji. W 15 rozdziale o... Po prostu próbuję ludziom pomóc, więc mówiłem, że muszę wychodzić z tym przed szereg. Chociaż teraz już pewnie nie muszę. Piszę, cytuję Jerzego Pilcha, przepiękne słowa. To ranieni ranią, to upokorzeni upokarzają i to zdradzeni zdradzają. Człowiek szczęśliwy najzwyczajniej nie chce i nie ma czasu na to, żeby wchodzić w media społecznościowe, obrażać innych ludzi, bo ma po prostu lepsze rzeczy do roboty. Więc jakby mówię tutaj wszystkim i serdecznie pozdrawiam i współczuję różnym trollom. Mówię, kochani, jakby wy wywieszacie sobie kartkę na szyję, że jesteście po prostu, że coś was mocno frustruje. Przeczytajcie wiele różnych cudownych rzeczy dotyczących właśnie tego, jak sobie radzić z życiem. Moja książka to jest tylko teraz jakby przykład, ale jest tego bardzo dużo, naprawdę jest cudownych. Nie ale wiem. Ta książka jest skierowana głównie do młodzieży, tak? Czy te dorośli też mogą ją przeczytać, też powinni ją przeczytać, zainteresują się, że wkręcą się w tę lekturę? Ja dostaję mnóstwo już powiadomień od dorosłych, że po prostu że chcą przeczytać tę książkę. Że oni to niektórzy przeczytali, po prostu oni w ogóle są, no po prostu totalnie małomatko. Pamiętajmy, że każdy z nas chodził do szkoły, tak? Każdy. Każdego szkoła jakby jako system poturbowała, niezależnie od tego, czy wiemy o tym, czy nie. Natomiast faktem jest, że poza już abstrahując od wszystkiego, ta książka daje naprawdę bardzo duże zrozumienie każdego z nas, tak? Daje zrozumienie fundamentalnych ludzkich wyborów, lęków, dylematów i tak dalej. Ja natomiast cały czas mówię, że ona jest jakby jej poziom startowy, poziom wejścia, to są jakby poziom nastoletni, bo ja cały czas mówię, że ja szczególnie chcę pomóc ludziom młodym, bo oni mają najmniej narzędzi do radzenia sobie, tak? W tym sensie, dlatego ja szczególnie mówię, kochani, przybywam z odsieczą, ale de facto to jest książka dla wszystkich, tak? Ja zresztą mówię, jakby zachęcam tutaj każdego do przeczytania. Myślę, że też to poczuję, zwłaszcza, że ta książka jest zaproszeniem do podróży w świat, który naprawdę oferuje nam nie tylko wsparcie, ale także pokazuje narzędzia. Jeżeli będziemy je stosować w życiu, to naprawdę będzie się realizowała właśnie ta myśl zawarta w modlitwie o pogodę ducha. Będziemy mieli siłę, żeby godzić się z tym, czego nie możemy zmienić. Odwagę, żeby zmieniać to, co zmieniać możemy, ale co najważniejsze. I mądrość, żeby odróżnić jedno od drugiego. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję. Taka podróż na pewno się przyda, tym bardziej, że nasze podróże takie w przestrzeni są teraz mocno ograniczone. Muszą być mocno ograniczone. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja również, Przemysław Staroń, nauczyciel roku 2018. Rzeczywiście nauczyciel pasjonat był z nami. Bardzo dziękuję. Dużo zdrowia życzę. Ja no i zobaczymy, czy nauczanie zostanie wprowadzone. Chociaż obserwując właśnie, wysłuchując pana ministra Piątkowskiego, to można dojść do wniosku, że jednak jest to mało prawdopodobne. Dbajmy o siebie, naprawdę. Dbajmy o siebie i swoich najbliższych. Po prostu serio, to jest mój komunikat. Po prostu bądźmy mądrzy, przede wszystkim my. Niezależnie od tego, co mówią ludzie dookoła, bądźmy mądrzy. Czyli rozumiem, że nosi pan maseczkę? Absolutnie. A w szkole też? Tak. U nas jest w szkole wymóg noszenia w przestrzeniach wspólnych maseczek. I to jest właśnie jedna z tych rzeczy, które pokazują jakby
sensowność jakby w ogóle Sopotu i naszej szkoły i to, że dba przede wszystkim bezpieczeństwo, dbają. Natomiast no, w salach maseczek nie nosimy z tego względu, że to po prostu, no nie czarujmy się, tak, to byłoby prowadzenie lekcji w maseczkach i słuchanie lekcji w maseczkach, rozmawianie z uczniami w maseczkach jest czymś niesamowicie trudnym, dlatego my po prostu robimy wszystko, żeby no jakby zrekompensować na przykład tym, że nie wiem, cały czas są wietrzone pomieszczenia, wszystko jest dezynfekowane, też jakby no ja jako na przykład nauczyciel nie chodzę po klasie, tak, ja po prostu no mimo, że no bardzo to nie jest jakby typowe dla mnie, no ale ja po prostu jestem... To można się domyślić, że pan raczej jest taki dość dynamiczny i przemieszcza się często. Tak, ale też lubię siedzieć na krześle w fotelu. Albo w fotelu, tak jak teraz. Dobrze, bardzo dziękuję. Dużo zdrowia życzę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Kłaniam się i żeby tej pasji panu nigdy nie zabrakło. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się.